Pięć mitów o Trójcy Świętej. Mit pierwszy. Nauka o Trójcy jest tylko dla ekspertów od teologii. Nauka o Trójcy Świętej jest dla każdego, kto został zbawiony przez Jezusa. Albo mówiąc nieco bardziej szczegółowo, jest dla każdego, kto został pociągnięty do Ojca przez wiarę w Syna w mocy Ducha Świętego. Zobacz drugi list do Koryntian, rozdział 13, wers 14. Albo mówiąc jeszcze raz, jest to dla każdego, kto został adoptowany przez Ojca, który posłał Syna, aby nas odkupić i posłał Ducha Świętego, który nas adoptował, do naszych serc, abyśmy wołali do Boga Abba Ojcze. Zobacz list do Galacjan, 4, rozdział, wersety 4-6. Albo mówiąc jeszcze inaczej, jest to dla każdego, kto jest w łączności z innymi wierzącymi, poprzez nasz wspólny dostęp do Ojca w Chrystusie przez Ducha Świętego. Zobacz list do Efezjan, 2, rozdział, wers 18. Albo mówiąc jeszcze dokładniej, jest to dla każdego, kto chce zrozumieć, jak działa to głębokie zbawienie i co Ewangelia ujawnia o Bogu, który za nim stoi. Dzieje się tak dlatego, że nauka o Trójcy Świętej jest jedynym spojrzeniem na Boga, które nadaje sens chrześcijańskiemu zbawieniu. To jeden z tych powodów, dla których Kościół chrzci w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zobacz Ewangelia Mateusza, rozdział 28, wers 19. Oczywiście są eksperci w dziedzinie doktryn o Trójcy Świętej, którzy precyzyjnie i dogłębnie ją rozważają i studiują w sposób akademicki. Ale każdy temat może być z jednej strony zrozumiały, a z drugiej strony dokładnie zbadany. Są eksperci od wszystkiego, a ich wiedza nie oznacza, że to, co zbadali, staje się ich wyłączną własnością. Trójca Święta jest zbyt ważna, aby pozostawić ją ekspertom teologicznym. Mit 2. Trójcy Świętej nie ma w Biblii, jest to wczesny wymysł niektórych kościołów. Mit ten opiera się prawdopodobnie na spostrzeżeniu, że słowa kluczowe, których tradycyjnie używamy, mówiąc o Trójcy, nie są słowami biblijnymi. Są takie słowa, na przykład Trójca, osoba, natura, relacja itd. Ale wszystkie te słowa to tylko etykiety mające na celu pomóc w zwięzłości opowiedzieć o pewnej tajemnicy. Tajemnicy, którą przypisujemy rzeczom, które widzimy w Piśmie Świętym. Wielka historia jedynego prawdziwego Boga, który wypełnia swoje obietnice, będąc z nami w posłaniu przez Ojca swojego Syna i Ducha, jest rozległą dwutestamentową rzeczywistością, w której Bóg daje się poznać w akcie odkupienia. Zamiast opowiadać całą tą historię za każdym razem, kiedy zastanawiamy się nad tożsamością Boga, Ewangelii, chrześcijanie od czasów pierwszych ojców Kościoła zwykli używać krótszych, przenośnych słów. Kiedy jednak ojcowie Kościoła zaczęli stosować ten schemat, nigdy nie chcieli przypisywać sobie kreatywności. W soborze za soborem, w komentarzu za komentarzem, w katechizmie za katechizmem uparcie twierdzili, że mówią to, co mówi Pismo Święte. Niektórzy współcześni chrześcijanie mają swoistą fobię przed podążaniem tropem patrystycznym. Wolą używać wyłącznie słów biblijnych dla określenia praw biblijnych. W nieunikniony sposób będą musieli rozwiązać te same problemy, które rozwiązywał wczesny Kościół. Znalezienie w swoich szeregach heretyków używających słów biblijnych o innym znaczeniu. Ustalenie, jak przekazywać wiarę następnym pokoleniom. 2000 lat po fakcie i z własnymi współczesnymi indoktrynacjami, przemyconymi bezwiednie. Inni współcześni chrześcijanie są pogardliwi w oddawaniu się tradycji i chętnie przypisują ojcom Kościoła wymyślne doktryny, których nie ma w Biblii. Sami ojcowie Kościoła odpowiadają im: nie, dziękujemy. Nigdy nie zamierzaliśmy wierzyć w Trójcę,
na podstawie własnego świadectwa. Cały swój wysiłek poświęciliśmy na wykazanie, że Bóg objawił swoją trójjedyność w Piśmie Świętym. Mit 3. Wiara w Trójce nie ma znaczenia dla życia duchowego. Ponieważ trójjedność Boga jest połączona z Ewangelią, jest ona podstawą życia duchowego każdego wierzącego. Im bardziej rozumiesz głęboką strukturę duchowej rzeczywistości, której doświadczasz w Chrystusie i w Duchu Świętym, tym bardziej rozumiesz i doświadczasz głębokich spraw Boga dla nas. Jeśli myślisz, że Trójca Święta nie ma znaczenia dla twojego życia duchowego jako chrześcijanina, to prawdopodobnie dajesz się zwieść pewnemu rodzajowi doświadczalnej iluzji optycznej. Chodzi mi o to, że możesz wierzyć w Chrystusa, zostać zbawionym i obcować z Bogiem w Duchu Świętym przez jakiś czas, zanim zaczniesz myśleć o Trójcy Świętej. Ponieważ wszystko układało się po twojej myśli jako chrześcijanina, zanim zacząłeś myśleć o Trójcy, możesz pomyśleć, że Trójca Święta jest jakąś niepotrzebną doktryną, która powinna być schowana gdzieś w twoim umyśle jako prawdziwa, ale nie ma wpływu na twoje życie. W rzeczywistości jednak powodem, dla którego wszystko byłoby w porządku, jest to, że przez cały czas byłeś zanurzony w rzeczywistości Syna i Ducha, którzy aktywnie i dynamicznie wprowadzili cię w miłość Ojca. Rozpoznanie tej podstawowej rzeczywistości powinno być dla ciebie zaproszeniem do pogłębienia tego, czego już zacząłeś doświadczać w życiu chrześcijańskim. Jest jeden sposób, w jaki można nazwać Trójcę Świętą nieistotną dla duchowego życia wierzących. Można ją nazwać nieistotną w tym sensie, że jest całkowicie niezależna od wierzących. Jest prawdziwa bez względu na to, czy w nią wierzysz, czy nie. Bóg byłby Ojcem, Synem i Duchem Świętym, nawet gdyby Ojciec nigdy nie posłał Syna i Ducha Świętego. Albo gdyby Ojciec, Syn i Duch Święty nigdy nie stworzyli niczego lub nikogo, to mógłby otrzymać ich błogosławieństwo lub w nich wierzyć. Jednak niezależność Boga od wszystkiego, co nie jest Bogiem, okazuje się dla nas rzeczą ważną do rozpoznania. Innymi słowy, bardzo ważne jest, abyś wiedział, Bóg byłby Bogiem, nawet gdybyś w Niego nie wierzył. Mit 4. Wiara w Trójce jest nielogiczna. Czasami używamy skrótu do nauki o Trójcy Świętej i mówimy, że nasz Bóg jest trzy w jednym lub trzy i jeden. Brzmi to jak sprzeczność, ale jeśli wstawisz odpowiednie rzeczowniki, sprzeczność zniknie. Bóg jest trzema osobami w jednym bycie. To być może jest tajemnica, ale nie musi być sprzecznością. Problem z krótkimi wyrażeniami trzy w jednym polega na tym, że może ono sugerować trzech bogów w jednym Bogu. Trzy osoby w jednej osobie lub trzy istoty w pewnym bycie. To krótkie zdanie bierze cały zakres biblijnego przesłania, że jest jeden Bóg i że ten Bóg istnieje jako Ojciec, Syn i Duch Święty. I pomijając wszystkie te rzeczowniki, kompresuje się to do tej formy, która brzmi jak algebra, jak zła algebra. Kiedy Bóg objawia się jako Ojciec, Syn i Duch Święty, nie prosi o poświęcenie umysłu. Prosi natomiast o pokorne nauczanie, czyli to samo, czego potrzebujemy, aby przyjąć wszystko, co Bóg nam objawia. Mit 5. Analogie, czyli podobieństwa dotyczące Trójcy Świętej, mają duże znaczenie i pomagają nam głębiej ją zrozumieć. Do czego podobny jest Bóg w Trójcy? Trzylistna koniczyna, woda w stanie płynnym, lodowym i jako para, słońce promieniujące wiązkami światła i falami ciepła, skorupka, żółtko i białko jajka. Bóg w Trójcy Świętej nie jest w ogóle podobny do żadnej z tych rzeczy. Niektóre z tych analogii są wręcz fałszywe i nigdy nie powinny być używane. Inne są nieco pomocne w abstrakcyjnym myśleniu o pewnych wyizolowanych elementach nauki o Trójcy Świętej. Żadna z nich nie jest ważna i żadna nie przyniesie cię na wyższy poziom zrozumienia tego, czego Biblia nazywa w swoim objawieniu Trójcą Świętą. Pomysł, że znalezienie dobrej analogii dla Trójcy Świętej ma duże znaczenie, jest zazwyczaj znakiem,
że opanowaliśmy tę doktrynę w bardzo złym zrozumieniu. Można rozpocząć poszukiwania odpowiedzi na pytania, których nigdy nie warto było stawiać. Jeśli utrzymasz swoje oczekiwania na bardzo wysokim lub bardzo niskim poziomie, niektóre analogie do Trójcy mogą być warte rozważenia. Znamienne jest jednak to, że Bóg przekazał prawdę o Ojcu, Synu i Duchu Świętym, nie umieszczając w Biblii ani jednej analogii do Trójcy. Co jeśli Bóg właściwie już objawił nam to, co powinniśmy wiedzieć o tym, jak wygląda wieczne życie Boga, i zrobił to bez wspominania o skałach i górach lodowych? Co jeśli najlepszym sposobem zrozumienia wiecznej wspólnoty Ojca, Syna i Ducha jest zrozumienie, że Ojciec posłał Syna i Ducha? Co jeśli wieczny Bóg jest jak Ojciec posyłający Syna i Ducha w pełni czasu, ponieważ od wieczności Bóg jest Ojcem, wiecznie zrodzonym Synem i wiecznie działającym Duchem? Oznaczałoby to, że kiedy opowiadamy historię Ewangelii, już opisujemy charakter Boga. Oznaczałoby to, że Trójca Święta i Ewangelia należą do siebie, podstawa naszej wiary i jako początek naszego zrozumienia.